Yo, to Dominika. I w dzisiejszym filmie odpowiem na pytania moich widzów płci męskiej, skierowane do mnie jako do przedstawicielki ogólnie dziewczyn. I są to w dużej mierze pytania, których normalnie prawdopodobnie chłopak by nie zadał dziewczynie, swojej koleżance, przyjaciółce czy na przykład siostrze, które krępowałby się zadać. No ale w internecie jest to łatwiejsze, zresztą was o to poprosiłam, dlatego dzisiaj postaram się na nie odpowiedzieć. Także zaczynamy. Większość pytań pochodzi z Instagrama, jeśli tam mnie jeszcze nie obserwujecie, to tutaj macie moją nazwę. Dobra, przechodzimy do pytań. Czy wasze myślenie jest zawsze takie skomplikowane, gdzie nie zawsze oznacza nie? Prawdę mówiąc, tutaj ja sama często nie rozumiem wielu dziewczyn, bo jednak faktycznie one zazwyczaj tak się zachowują. Ja przeważnie staram się, no tak myślę, nigdy nie zauważyłam innego zachowania u siebie, jednak staram się być szczera w tym, co mówię i nie lubię kogoś zwodzić. Czasami mogę gdzieś tam użyć jakiegoś sarkazmu, ironii, ale no używam to raczej w takich sytuacjach, kiedy wiem, że ta druga osoba prawidłowo odczyta ten mój przekaz. Także jeśli mam być szczera, totalnie solidaryzuję się z wami, chłopaki. Jeśli na przykład byliście kiedyś w sytuacji, kiedy dziewczyna was specjalnie zwodziła, mówiła coś wbrew własnym myślom, a potem miała do was pretensje, że odczytaliście to dokładnie tak, jak ona to przedstawiła. Także, no tak jak mówię, solidaryzuję się z wami, bo też totalnie tego nie ogarniam. Ale mam nadzieję, że w kolejnych pytaniach wykażę się większą wiedzą na temat psychiki damskiej. I skąd się bierze to wasze słynne domyśl się? Oj, odwieczny problem. Tak to normalnie jest w życiu, że kiedy my sami mamy jakieś cechy charakteru i konkretne sposoby zachowywania się w jakichś sytuacjach, to bardzo często oczekujemy tych samych zachowań od innych osób i łatwo przychodzi nam nietolerowanie zachowań zupełnie odmiennych. I myślę, że totalnie tak jest w tego typu sytuacjach. Jeśli kobieta jest świadoma tego, że w konkretnej sytuacji ona zachowałaby się tak, a nie inaczej, to prawdopodobnie tego samego oczekuje od swojego chłopaka, męża itd. Chociaż oczywiście nierzadko jest tak, że od innych wymagamy więcej niż od siebie samych. Także no tutaj zależy, na kogo traficie. Ale myślę, że ta kwestia właśnie głównie krąży wokół tego, że oczekujemy od innych takich samych lub bardzo podobnych zachowań, jakie sami reprezentujemy. Jakie trzy cechy u chłopaka są dla ciebie najważniejsze? Myślę, że szczerość. Bardzo doceniam, kiedy chłopak jest niezwykle rozsądny i odpowiedzialny, a jednocześnie nie pozbył się swojego wewnętrznego dziecka. I oprócz tego, i nie jestem pewna, czy to jest dla mnie też najważniejsze, ale teraz przychodzi mi do głowy, że bardzo lubię, kiedy chłopak, albo tak naprawdę ktokolwiek, jest w stanie innej osoby wysłuchać. I rzeczywiście rozmowa nie polega na monologu z obu stron, tylko jest to faktyczny dialog, gdzie jest jakieś zrozumienie, albo przynajmniej chęć zrozumienia. O, może ta trzecia cecha to, kiedy chłopak chce mnie zrozumieć i moje uczucia, i moje myśli. O, może tak. Czy według ciebie istnieje zjawisko nadmiernego starania się w związku i czy rujnuje to atrakcyjność osoby starającej się? Bardzo ciekawe i przyznam, że chyba niespecjalnie o tym kiedykolwiek myślałam. Myślę, że takie zjawisko może wystąpić na samiutkim początku związku, chociaż bardziej bym to kojarzyła z taką fazą spotykania się, ale jeszcze nie do końca bycia parą. I może powiem trochę o tym właśnie, jak to odbieram w takiej fazie przedzwiązkowej. Otóż faktycznie uważam, że może to być nieatrakcyjne, ponieważ ja często pewnie czułabym się skrępowana, taka może osaczona, jeśli wiedziałabym, że ten chłopak tak strasznie się stara. Szczególnie, że miałabym może też jakieś małe poczucie winy, że ja mu nie dorównuję w tych staraniach. Jeśli chodzi już o bycie w związku i takie nadmierne staranie się, prawdę mówiąc, wydaje mi się, że jest to bardzo rzadkie zjawisko. Ja chyba się nie spotkałam w moim otoczeniu z czymś takim. Ale myślę, że jeśli coś takiego by się pojawiło, to mogłoby być to przyczyną wielu właśnie też kłótni. Bo to nie jest tylko tak, że jeśli ktoś się nie stara, to nas irytuje. Może tak być, że właśnie jeśli ktoś się za bardzo stara, to może nas to denerwować, ponieważ
Właśnie wiemy, że my nie jesteśmy w stanie okazać tej osobie takiej samej ilości, powiedzmy, uwagi, naszej uwagi, jak ta osoba nam okazuje. To tak, tak w skrócie. Czy kobieta zawsze potrafi wyczuć, że podoba się mężczyźnie, mimo iż ten tego nie okazuje? Wydaje mi się, że jednak zawsze w jakiś sposób okazujemy to, że ktoś nam się podoba. Możemy tego nie okazywać świadomie, może po prostu przez jakieś mikrogesty czy jakieś konkretne teksty to jakoś może przebić się przez nas, ale uważam, że takie prawdziwe uczucie do drugiej osoby bardzo ciężko jest stłumić, nawet jeśli staramy się tego nie okazywać. I czy kobiety to zauważają? Czy na przykład ja to zauważam? Wydaje mi się, że z wiekiem na pewno znacznie lepiej odczytuje się wszelkie sygnały od drugiej strony. Tylko że przeważnie jest tak, że też z wiekiem rośnie nasza chęć okazywania uczuć drugiej osobie, nawet jeśli wiemy, że może ona nie do końca jest nami zainteresowana. Po prostu przeważnie im jesteśmy starsi, tym większą mamy świadomość, że jeśli sami nie zadziałamy, to nic się nie stanie, więc lepiej jest coś zrobić. Podsumowując, wydaje mi się, że kobiety zazwyczaj wiedzą, że jakiemuś mężczyźnie się podobają. I szczególnie jeśli mówimy o takim wieku studenckim i już po studiach, powiedzmy. Jeżeli zagadałby do ciebie chłopak, to jaka byłaby pierwsza cecha, na jaką zwróciłabyś uwagę? W sumie nie wiem, czy ten chłopak pytał o cechę wyglądu, czy cechę charakteru, ale myślę, że tak w pierwszej kolejności mogłaby mi się rzucić jakaś jego taka pogoda ducha i taka błyskotliwość. A jeśli chodzi o wygląd, to pewnie nie bardzo skupiałabym się na jakimś takim konkretnym elemencie. Raczej spojrzałabym na niego jako na całokształt, całą sylwetkę, twarz i tak dalej. Czy wzrost i wygląd mężczyzny jest dla kobiety naprawdę tak ważny, że powstają aż o tym memy? W sumie nie jestem pewna, o jakich memach mówisz w tym momencie, ale czy to jest aż tak ważne? Nie, no to nie jest szczególnie ważne. To znaczy, jeśli na przykład, nie wiem, używamy, powiedzmy, aplikacji randkowych typu Tinder, to oczywiście patrzymy na wygląd, bo jakby nie mamy niczego innego specjalnie do sprawdzenia, chyba że opis danego chłopaka, ale to nie zawsze musi być wyznacznikiem tego, jaką jest osobą. Ale ja wiem, że wiele osób w to nie wierzy, ale to naprawdę jest tak, że można się zakochać w kimś, kto z początku nawet niespecjalnie nam się podoba i po prostu ta osoba zyskuje w naszych oczach w późniejszym czasie. Jeśli chodzi o wzrost, to szczerze nie sądzę, żeby to był jakiś wielki problem. Z tego, co zaobserwowałam, częściej zdarza się, że jeśli na przykład chłopak jest niższy od dziewczyny albo jest tego samego wzrostu, to bardziej dla niego jest to problemem niż dla niej. Ona w ogóle na to nie zwraca uwagi, nie przejmuje się tym, nie jest to dla niej problemem, ale on często może mieć z tego powodu jakieś kompleksy. Także, czy wzrost i wygląd jest tak ważny? Szczerze nie sądzę. Czy naprawdę nie macie się w co ubrać? Czy po prostu macie za dużo gotówki, aby ciągle kupować nowe ciuchy? To jest idealny temat dla mnie, bo jeszcze o tym nie mówiłam nigdzie w internecie, ale ja w tym roku mam takie mini postanowienie, żeby nie kupować żadnych, ale to żadnych nowych ciuchów, a jeśli już kupię takowe, to tylko i wyłącznie z drugiej ręki. Także jedyne opcje, które mi zostają, to kupowanie rzeczy używanych bądź nowych od jakichś innych osób, albo po prostu nie kupowanie ich w ogóle. I na przykład ta koszula jest moim pierwszym ever zakupem w second handzie, z czego jestem bardzo zadowolona. Ale faktycznie jest tak trochę z dziewczynami, że jak dobrze wszyscy wiemy, większość dziewczyn ma problemy na przykład z założeniem tej samej sukienki na przykład dwa wesela z rzędu. I to myślę, że niestety trochę się wiąże z podłą naturą kobiet. To brzmi strasznie. Ale nie mówię, że każda kobieta jest podła, ale niestety w wielu z nas jest taki pierwiastek podłości. I już wam tłumaczę, o co chodzi. Faktycznie jest niestety tak, że wiele dziewczyn lubi plotkować o innych, i mówiąc o nich, nie wyrażają się w samych superlatywach, przeważnie. I dziewczyny, mając świadomość tego zjawiska,
Po prostu przeważnie starają się zaprezentować jak najlepiej, pokazać się od jak najlepszej strony. Chcą pokazać, że mają niesamowity gust, dodatkowo, że są bardzo modne i bogate. Tak mi się wydaje, że z tego to może wynikać. Nawet jeśli dziewczyny nie są tego zawsze świadome, to na pewno gdzieś tam w podświadomości coś takiego może być. Czy kobiety mają jakiś taki wewnętrzny przymus bycia perfekcyjną panią domu? Przecież nie trzeba mieć idealnie czystego domu. Najważniejsza by była zgodna rodzina. Nie wydaje mi się. To znaczy, prawdopodobnie większość kobiet jest dużymi estetkami i zależy im na tym, żeby po prostu w domu było ładnie, a to się wiąże z tym, że ma być czysto. Ale ja znam bardzo dużo dziewczyn, w tym siebie samą, które niestety nie utrzymują porządku i czy mi to przeszkadza? Tak. Ale nie mam czegoś takiego w sobie, że no nie wiem, choćbym miała być bliska omdlenia, muszę posprzątać mieszkanie, albo jestem totalnie zmęczona, ale mieszkanie musi wyglądać ładnie, schludnie i tak dalej. Nie. Więc w sumie nie wiem nawet z czego to pytanie się wzięło. Dlaczego do diabła kobiety chodzą we dwie do toalety? O, to jest bardzo ciekawa kwestia i faktycznie myślę, że warta poruszenia. Często jest tak, że po prostu chcemy, żeby nam było raźniej, nie lubimy, większość z nas nie lubi chodzić gdziekolwiek samotnie. Jasne, jeśli na przykład byłaby to toaleta na przykład w restauracji, w której ludzie wchodzą, wychodzą i jakby nie ma żadnej kolejki, to jakby w sumie nie rozumiem takiego zachowania. Ale jeśli jesteśmy na przykład w jakimś klubie albo na jakimś większym wydarzeniu, gdzie te kolejki przy toaletach robią się niesamowite, to przede wszystkim czujemy się bardziej bezpiecznie, jeśli jest z nami jakaś inna dziewczyna, bo wiemy, że po drodze do tej toalety, nawet jeśli nas ktoś zaczepi, to zawsze jesteśmy we dwie. Oprócz tego też bywa tak, że w jakichś mniej zadbanych toaletach mogą na przykład szwankować jakieś drzwi czy tam zamek od drzwi i najzwyczajniej w świecie nie można ich zamknąć, więc ta druga dziewczyna nam pilnuje tych drzwi. Może byście o tym nie pomyśleli, ale to jest bardzo istotne. No, chcielibyście, żeby wam ktoś wszedł do toalety? No chyba nie. No i jest jeszcze taka trzecia kwestia, która teraz przychodzi mi do głowy. Jeśli stoicie w jakiejś kolejce naprawdę długie minuty, to zwyczajnie w świecie chcecie mieć co robić w tej kolejce. Nie jest zbyt higienicznym wyciąganie za każdym razem telefonu. Ja wiem, że przez kilka minut nic się nie stanie, możemy po prostu stać i myśleć sobie o tym, co to będziemy robić, jak wyjdziemy z toalety. Ale wiecie też, toalety to są takie specyficzne miejsca, gdzie jak się patrzymy na inne osoby, to nie jest jakoś zbyt komfortowo, wydaje mi się. Więc może, żeby się zająć, to po prostu wolimy porozmawiać z jakąś znajomą osobą. Czy naprawdę trzeba całe swoje życie wrzucać do internetu? Czy naprawdę takie to ważne, aby pokazać całemu światu każdy dzień z życia dziecka? Tutaj nie powiedziałabym, że jest to problem czy zjawisko dotyczące tylko dziewczyn. Szczególnie w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że mężczyźni robią to jakby na tym samym poziomie częstotliwości. Może faktycznie na przykład nie chwalą się aż tak swoimi dziećmi, ale są na pewno inne sfery życia, którymi równie mocno się lubią podzielić. To jest, myślę, kwestia po prostu dzisiejszych czasów współczesnych, gdzie tak naprawdę to jest już taka machina, takie zamknięty obieg, gdzie po prostu widzimy, jak inni to robią, dlatego my też się chcemy podzielić jakimiś swoimi najlepszymi momentami. Oczywiście, broń Boże, swoimi smutkami i problemami. Nie wiem, wydaje mi się, że nawet przed czasami internetu takie zjawisko mogło mieć miejsce w jakiś sposób, tylko no jakby nie wiązało się to z internetem, ale myślę, że to nie jest nic jakiegoś tam nadzwyczajnego. Czy naprawdę nie możecie wyjść z domu, czy pokazać się bez makijażu? Czy naprawdę mega ważne są te poprawki typu większy biust, pupa, usta, czy doklejane rzęsy? Nie mówiąc o długich paznokciach. To pytanie nie powinno być skierowane do mnie, bo ja ostatni raz malowałam się. Znaczy teraz jestem pomalowana, bo nagrywam filmik, ale prawdopodobnie ostatnim razem malowałam się do poprzedniego filmiku albo, nie wiem, parę dni po tym.
Dawno nagrywałam ostatni filmik, także przynajmniej z miesiąc się nie malowałam. Ale znowu postaram się to troszkę wyjaśnić, bo wiele dziewczyn naprawdę lubi się malować, ale faktycznie każda z nich może mieć dzień, w którym na przykład nie ma na to ochoty, nie ma czasu i tak dalej. Ale ciężko im jest się wtedy nie pomalować, ponieważ wiedzą, że ludzie znają ich twarz z makijażem, która, nie czarujmy się, bardzo często wygląda lepiej niż twarz bez makijażu. Ja nie chcę mówić, że nie wiem, ludzie są piękniejsi w makijażu, ale rzeczywiście, jeśli zadbasz o to, żeby podkreślić wszelkie swoje atuty makijażem i jeśli później jesteś bez tego makijażu, więc nie masz, więc jakby te twoje atuty wciąż tam są, ale nie są tak podkreślone, uwydatnione, no to może się wydawać, że ta twarz jest ciut brzydsza. No, jakby myślę, że każdy jest tego świadomy, więc jakby nie muszę się tu specjalnie tłumaczyć, mam nadzieję. Ale to trochę jest tak jak z tym pokazywaniem tych swoich najlepszych momentów w internecie, że mając świadomość, że na przykład wszystkie nasze koleżanki, z którymi się dzisiaj spotkamy, będą pomalowane, będą genialnie wyglądały, to nie fajnie jest tak się wyróżniać negatywnie i być tym jednym odludkiem, który po prostu nie ma nawet na sobie żadnego podkładu. Bo nie czarujmy się, jest wtedy spora szansa, że będziemy mniej jakby zauważone przez płeć na przykład przeciwną, jeśli takowa nas interesuje. I też nie mówię, że mam to za złe mężczyznom, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, jeśli jakieś tam cechy wyglądu są uwydatnione, podkreślone, jakieś atuty, no to jakby jest to oczywiste, że wtedy możemy się wydawać ładniejsze. Okej, już. Wydaje mi się, że ten temat może być zakończony, bo jest trudny. A jeśli chodzi o wszelkie doklejanie rzęs, paznokci, czy na przykład jakieś operacje plastyczne, czy tam zabiegi, to też jest temat rzeka. Czasami może to wynikać z jakichś kompleksów, albo po prostu wiele dziewczyn na przykład chce dorównać tym ideałom, które są pokazywane w internecie. I nie mówię, że mężczyźni się do tego w jakiś sposób nie przyczyniają, bo często ich uwaga jest zwracana właśnie na takie elementy wyglądu, które właśnie są nie zawsze naturalne. Skąd u niektórych kobiet potrzeba walenia selfikami w nadmiarze? Myślę, że to jest podobna kwestia jak z tym pokazywaniem w internecie swoich dobrych momentów i chwalenia się różnymi rzeczami. Także uważam, że jest podobnie również z mężczyznami w dzisiejszych czasach. No jakby nie czarujmy się. Większość społeczeństwa myślę, że jest dość zakompleksiona. I jeśli jest taka chwila, taki moment w ciągu dnia, że uważamy, że nie wyglądamy najgorzej, to często chcemy to uwiecznić. I często chcemy się tym pochwalić z innymi. Myślę, że to tyle. I chyba to już wszystkie pytania, na które miałam dzisiaj odpowiedzieć. Niektóre z nich były podobne, więc czasami tak je skumulowałam w jedno. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi Was usatysfakcjonowały. Chciałabym jeszcze wyprowadzić z tego filmiku taką puentę, żebyście mogli coś wartościowego z niego wynieść. Otóż zobaczcie, jak złudne jest generalizowanie. Nie możemy, naprawdę nie możemy wielu osób, nawet tej samej płci, wrzucić do jednego worka. Bo tyle, ile byłoby osób w tym worku, tyle byłoby różnych charakterów, różnych osobowości, różnych wyglądów. I samo to, że ja byłam tutaj jako przedstawicielka płci żeńskiej, a na większość pytań musiałam odpowiadać nie z własnego doświadczenia, tylko z tego, co mi się wydaje na podstawie własnych obserwacji, to myślę, że o czymś świadczy. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania tego typu, to koniecznie zostawiajcie je w komentarzach poniżej, bo być może jeszcze coś Was nurtuje, a ja chętnie odpowiem, chętnie Wam pomogę. Wiem, że jest to bardzo długi filmik, nie martwcie się, już go kończę, ale chciałabym jeszcze Was poprosić o jedną rzecz. W związku z tym, że tak powoli wracam na tego YouTube'a, to przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zrobić kolejny film z serii sugestii jednosłownych. Możecie tutaj w karcie w rogu ekranu zobaczyć inne filmy tego typu. Film ten polega na tym, że podsyłacie mi w komentarzach na przykład pod tym filmem jakieś jedno słowo i ja właśnie w jednym z najbliższych filmów postaram się
wybrać te słowa i w jakiś sposób je skomentować. Powiedzieć to, co w danym momencie przychodzi mi do głowy na ten konkretny temat. Wydaje mi się to trochę głupiutkie, ale prawdę mówiąc, uważam, że są to jedne z ciekawszych filmów, bo czasami naprawdę fajnie to wychodzi. Także komentujcie, zadawajcie pytania i jeśli w jakikolwiek sposób ten film Wam pomógł albo Was zaciekawił, to koniecznie udostępnijcie go swoim znajomym, może im też się spodoba. A jeśli chcielibyście mi w jakikolwiek sposób pomóc, to wystarczy, że zerkniecie na inne moje filmy i zobaczycie, co na tym kanale się kryje ciekawego. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!